Cześć wszystkim! Dzisiaj nowy poradnik z pozycjonowania, kolejna część. Dzisiaj chciałbym się skupić na zasięgowych atakach rangerów, zacy tego, że po pierwsze, rangery są w mecie już od dłuższego, dłuższego czasu, praktycznie cały czas się nimi gra, a jednocześnie jest to jedna z niewielu kompozycji, która w teorii w ogóle się nie rusza na mapie, bo praktycznie zawsze siedzi w jednym gdzieś tam rogu, a jednocześnie tak naprawdę ich pozycjonowanie jest mega istotne, zacy tego, że chcemy, żeby oni w tym rogu siedzieli. Jak to teraz zrobić, żeby zmusić nasze jednostki do siedzenia w rogu, żeby się nie ruszały na początku rundy? Pamiętajcie, że każda jednostka, która zaczyna w zasięgu swoim, ma, ma jakąś jednostkę przeciwnika, nigdy nie zrobi kroku. Tak? Czyli tak naprawdę, wiem, mamy na przykład Sejuani, która ma zasięg oczywiście jednego Heksa, ale będzie zaczynała jakaś jednostka gdziekolwiek na przy, przylegającym do niej Heksie, to ona się nie będzie ruszać. W przypadku rangerów jest to bardzo istotne, żeby zablokować ruch, swoich postaci przed po prostu movementem. I to jest na przykład bardzo istotne w tej chwili w mecie są asasyni, void assassins, którzy grają zazwyczaj jedną albo dwoma jednostkami na piechotę. Zawsze trzeba wyskautować tak naprawdę, gdzie ta jedna lub dwie jednostki są, po której stronie i tak ustawić swoich rangerów, żeby pierwszy ranger najbardziej wystawiony w kierunku tych jednostek piechoty miał ich od razu w zasięgu. Więc tak naprawdę z rangerów jest dwóch rangerów o zasięgu czterech hexów i dwóch rangerów o zasięgu dwóch hexów. I teraz logika nakazuje, żeby ułożyć tych rangerów o mniejszym zasięgu w pierwszej linii, żeby mieli zasięg, prawda? Nie do końca. Nie do końca, bo często się zdarzy tak, że nawet jeśli dobrze wyskakujecie, to te jednostki z mniejszym zasięgiem z przodu nie będą miały zasięgu od razu w pierwszej sekundzie walki i przez to zaczną iść sobie do przodu. I co, co w tym momencie um, co z tego wyniknie, to to, że pójdzie sobie taka vein i kindred pójdą sobie do przodu, a te jednostki za nimi tak naprawdę też pójdą i nagle wszystko sypie. Więc częstym przypadkiem jest zmiana jednostki o większym zasięgu na pierwszą, żeby ona stanęła w miejscu, nie ruszała się i w tym momencie przeblokowała innych rangerów. To jest szczególnie możliwe, gdy mamy jakąś jednostkę z RFC. I tak naprawdę też wtedy odwrotnie niż do tego, co logika nakazuje, powinniśmy tą, ułożyć tę tą jednostkę z RFC sobie w najdalszym oddalonym kącie, tak? ale to nie do końca zawsze jest prawdą. Po pierwsze zapamiętajcie, że jednostki z RFC, nawet jeśli mają duży zasięg, czyli na przykład 660, czyli będzie to Wayne albo Kindred, to nie będą miały zasięgu do przeciwległego krańca mapy z ostatniego heksa. Czyli załóżmy, jak ktoś gra yy, Dravenem na przykład i RFC, to jeśli się go ustawi tutaj w tym miejscu, w tym rogu, to w przeciwnym, w przeciwnym rogu mapy, czyli tam gdzie, wiecie, e, w, tak naprawdę jak w lustrzanym obliczu w, w Zephyrze, to nie będzie miał tam zasięgu. Czyli tak naprawdę ruszy on się na początku rundy, jeśli jego przeciwnik będzie miał tylko i wyłącznie jedną jednostkę na piechotę w tamtym miejscu, a inni są asasynami. Dlatego często na przykład postać o 660 z RFC zasięgu, czyli ma w tym momencie 1380, stawia się ją w tym miejscu, załóżmy, że byłby to... Kindred z RFC. Bo sobie położymy nawet. Czekajcie, jak to się to robi. Eee, tu. Syk. I ten kindred z RFC w tym miejscu na mapie ma zasięg na całą mapę. W tym miejscu ma zasięg na całą mapę oprócz tego jednego heksa o przeciwległej stronie mapy. I to jest mega istotne, żebyście to zapamiętali, bo to się sprawdza i przy Rangerach, i przy Dravenie. I ogólnie przy jednostkach, które mają 660 zasięgu, czyli 3 heksy, ale. Mają RFC. Więc w przypadku, gdy ustawiamy na przykład sobie RFC na ażce i ustawimy ją sobie w drugim, w drugim rzędzie tutaj, to ona ma zasięg na całą mapę i przyblokuje movement rangerów za nim. Szczególnie jeśli na przykład miałem taki przypadek, że grałem sobie dwiema ażkami i miałem takie ustawienie. W ten sposób nawet. ASZKA ma 890 rangerów, czyli ma 4 heksy. Więc tak naprawdę, jeśli dobrze się wyskałtujecie i jesteście w stanie ustawić sobie tą aszkę w zasięgu tutaj, że się przeblokuje, to w tym momencie ta aszka i ta aszka przeblokowują cały róg mapy, i te trzy postaci się nie będą ruszać. Oczywiście, może się zdarzyć, że Wayne na przykład nie będzie, nie, nie będzie atakować od początku walki. Tak? Jeśli na przykład nie będzie przeciwnika w tym miejscu lub w tym, bo ona ma zasięg 3 heksów, czyli musi mieć przeciwnika tu albo tutaj, w tym miejscu, czyli tak naprawdę tylko dwa heksy. Ale to nie jest aż tak bardzo istotne, jeśli wiecie, że wygrywacie, jeśli wasze jednostki się nie będą ruszać. Dlatego jest tak istotne, żeby nie myśleć w sposób, aha, RFC idzie w róg. To nie zawsze jest dobry ruch. W większości przypadków tak, ale tak naprawdę na wysokim poziomie gier, kiedy rozgrywki balansują na ostrzy noża, takie malusieńkie zmiany mogą Wam dać w tym momencie tą bardzo potrzebną szansę żeby wygrać całą walkę, bo waszych, wasi rangerzy nie ruszyli się z rogu mapy. I to było na tyle.